Tutaj jest prawie jak w hotelu. Takie zdania często można usłyszeć o nowej bursie szkolnej, która powstała w zespole szkół numer 2 w Opatowie. Świetne warunki, trochę jak z hotelu, szczerze mówiąc. Osoby też tutaj z bursy bardzo super się dogadujemy, wszyscy są bardzo ze sobą, miło rozmawiają, wszystko super. Bursa ma być miejscem przyjaznym i służyć przede wszystkim uczniom opatowskiego Bartosza. Jednak korzystać z niej mogą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół w regionie. Bursa otwarta będzie również dla turystów. Dzięki tej bursie zwiększymy liczbę młodzieży w liceum ogólnokształcącym tutaj w Opatowie, ale też ta bursa będzie mogła funkcjonować nie tylko dla liceum tutejszego, ale też dla innych szkół w powiecie opatowskim. Przygotowaliśmy 35 miejsc dla młodzieży. Bursa poza okresami, kiedy jest rok szkolny, czyli poza okresami nauki, w ferie, w wakacje, może pełnić rolę hotelu, czyli można tą bursę wynajmować albo pod grupy zorganizowane, albo nawet jako miejsce noclegowe dla indywidualnych turystów, którzy przyjeżdżają zobaczyć nasze piękne miasto. Obecnie blisko 90% uczniów Bartosza stanowi młodzież dojeżdżająca. Dyrektor szkoły Małgorzata Szczepańska przyznała, że takie miejsce wchodzące w skład zespołu szkół to spory argument promocyjny dla przyszłych uczniów Bartosza. Przede wszystkim ta bursa ma dodać splendoru i takiej wartości dodanej naszej szkole. Taki był zamiar, że staramy się nie tylko jeżeli chodzi o wyposażenie, ale i stworzenie to takich warunków, bo mamy 90% naszej młodzieży, to jest młodzież dojeżdżająca. Jest też dużo dzieci z różnymi dysfunkcjami, co też na przykład takie codzienne dojeżdżanie utrudnia im funkcjonowanie. Także my się bardzo, bardzo cieszymy, że mamy taką przestrzeń, bo w ogóle mamy bardzo dużą przestrzeń, śledzimy demografię, nie jest ona dla nas sprzyjająca, więc też myślę, że zagospodarowanie niedużej części, a jednak atrakcyjnej, jeżeli chodzi o przestrzeń, no nie tylko pomoże naszym uczniom, ale również jest takim, myślę, dużym argumentem promocyjnym. Bursa może pomieścić w sumie 35 osób. Obecnie z jej zaplecza korzysta 15 uczniów. Znajduje się w niej kilka pokoi dwu- lub czteroosobowych. Uczniowie mają swobodny dostęp do łazienek i prysznica. W kompleksie bursy znajdują się również zaplecze kuchenne, stołówka. Uczniowie mogą korzystać także z pralni i suszarni. Nowy obiekt znakomicie dostosowany jest do obecnych potrzeb, co przyznaje Daria Kusal, wychowawca w bursie. Przyznam szczerze, że się bardzo zmieniło. Tutaj Państwo bardzo super i ładnie przemeblowali, że tak powiem, te pomieszczenia. Te pokoje są naprawdę piękne i bardzo wysokiej jakości. Także naprawdę dzieciaki są bardzo zadowolone. Bursa powstała w miejscu, gdzie jeszcze w ubiegłym roku szkolnym znajdowały się sale lekcyjne. Jak przyznał starosta opatowski Tomasz Stanik, przez całe wakacje trwały intensywne prace remontowe, aby ten obiekt mógł zostać uruchomiony jak najszybciej. Starosta przyznał również, że decyzję o powstaniu bursy władze powiatu podjęły bardzo szybko. Wzgląd na to ma przede wszystkim obecna demografia. W opatowskim Bartoszu funkcjonował internat znajdowały się tutaj powyżej Greków na górce, ale od jakiegoś czasu ten internet już nie funkcjonował. Dzisiaj stanęliśmy przed taką decyzją, ponieważ demografia jest porażająca, coraz mniej mamy uczniów naszych, tutejszych z powiatu opatowskiego, ale coraz chętniej z naszego liceum korzystają uczniowie z powiatów ościennych, a także mieszkańcy, obywatele Ukrainy. Dlatego też postanowiliśmy takie miejsce dogodne dla uczniów stworzyć do mieszkania tutaj, w budynku zespołu szkół. Cała inwestycja kosztowała około 3 400 000 zł. Połowę tej kwoty powiat otrzymał z funduszu Polski Ład. Katarzyna Kaszluga, STV Info.